to właściwie do wszystkich pań. Ja się dzisiaj chcę odsłonić, chcę obnażyć, znaczy odkryć to, co w sercu i na duszy. Ja już nie chcę tylko ciągle śnić i marzyć. Dzisiaj finał. Powiem coś, co panią wzruszy. Ja tu przecież proszę pani tylko po to, żeby panią móc oglądać stąd, ze sceny. Mówią ludzie, idź i powiedz jej, idioto, że ją kochasz. Przecież ona to doceni, a ja milczę. A ja chodzę ciągle struty, bo nieśmiałość ściska wszystkie moje członki. O, kupiłem kiedyś te andruty, gdy poszedłem po owoce do Biedronki. To dla pani, zamiast kwiatka, cała paczka. Mówię pani, jak mi strasznie serce wali, może pani być magistra albo praczka, byle serce pani było nie ze stali. Pani tak ładnie w tej sukience. I jak sami wle pani ręce. Chce się odsłonić. Jeszcze więcej. U ciekawość dziecka. Pani tak patrzeć na ładnie umie. Cudne zjawisko, wielki umie. Wzrok to nie patrzy, a rozumie. No i ta dziecka. Niby jest, ale prawie nie ma. Takie uczucie to ekstrema. Dusza szlocha. Sukienka pani ściska zmysły, ten modny gorset tak obcisły. Sukienka! No, by domysły prysły. Bo ja kocham, 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 kocham. Szczerze, od pół roku. Pani zawsze potem szybko tak wychodzi, a ja patrząc tak za panią ciągle w mroku, pozostaję w takim wielkim głodzie. Andrutami się oświadczam, oryginalnie. Chcę zobaczyć wreszcie pani buzię szczerą. Panie, pomyliłem się fatalnie. Cholera, panie, jestem heterą. Artystko! Artystko!